Tczewscy radni na czwartkowej sesji jednogłośnie przyjęli uchwałę o przekazaniu 200 tysięcy złotych gminie Dziemiany, która ucierpiała podczas sierpniowej nawałnicy. Gmina Dziemiany poniosła ogromne straty z powodu nawałnicy, jaka przeszła 11 sierpnia. Żywioł dokonał zniszczeń wielu domów, zabudowań gospodarczych, upraw rolnych i leśnych. Władze Tczewa postanowiły przekazać 200 tysięcy złotych na zadania własne gminy Dziemiany, związane z bezpieczeństwem oraz na naprawę infrastruktury komunalnej. Na czwartkowej sesji tczewscy radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem tej finansowej pomocy. Podobnie zrobiło wiele samorządów z Pomorza, a także z innych rejonów całej Polski. Pomagali wielu gminom, które mocno ucierpiały po sierpniowej nawałnicy. Wcześniej na sesji radni wysłuchali sprawozdania Mirosława Pobłockiego z bieżącej działalności prezydenta Tczewa i podległych mu wydziałów w Urzędzie Miasta. Pobłocki mówił głównie o inwestycjach, tych, które aktualnie są realizowane w mieście, jak i tych planowanych w najbliższym roku. Prezydent przekazał również informację dotyczącą zmian w szkołach, do jakich doszło w wyniku dostosowania placówek do reformy oświaty. W części poświęconej uchwałom, oprócz udzieleniu pomocy gminie Dziemiany, radni zdecydowali o zmianie statutu Centrum Kultury i Sztuki, o czym będzie mowa w najbliższym wydaniu naszego Tczewa. Na sesji głos w sprawie wydarzeń organizowanych w Tczewie z udziałem członków Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska zabrał radny Platformy Obywatelskiej Bartosz Paprot. Cytował wypowiedzi, jakie padały podczas spotkań i negował założenia ideologiczne tego ugrupowania. Zwrócił się w tej sprawie z wnioskiem bezpośrednio do prezydenta Tczewa. Abstrahując od jaskrawej sprzeczności głoszonych poglądów z pojęciami patriotyzmu formułowanymi przez papieża Jana Pawła II, to jednocześnie zasmucające, że Fabryka Sztuk po raz kolejny promuje skrajne, nacjonalistyczne organizacje. Wspomnieć należy o niedawnych wykładach, aż dwóch wykładach pani radnej Anny Kołakowskiej, która publicznie nawoływała do fizycznej napaści na posłankę Platformy Obywatelskiej Agnieszkę Pomaską. Wnioskuję do pana, by instytucje podległe miastu nie promowały imprez o nacjonalistycznym charakterze. Każdy mieszkaniec miasta powinien czuć się dobrze w miejskiej przestrzeni publicznej. Agresja i przemoc odstręczają mieszkańców od udziału w życiu politycznym. Wniosek ten skomentował krótko radny Józef Cichon z Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że zarówno Młodzież Wszechpolska, jak i Gazeta Polska nie są to organizacje, których działanie w Polsce jest zakazane prawem, więc myślę, że mogą występować i również w instytucjach publicznych, miejskich organizować zdarzenia, które pozwalają na wyrażanie ich poglądów. Myślę, że tutaj prezydent nie musi podejmować żadnych działań. Zgadzając się na coś takiego, działał zgodnie z prawem. Słowa te słyszeli obecni na sesji goście, czyli kilka młodych osób ubranych w koszulki z napisem Młodzież Wszechpolska. Wnioski w końcowej części sesji oprócz radnego Paprota składali Józef Ziółkowski, Józef Cichon i Marcin Szulc. Oświadczenie złożył Zbigniew Urban. Pełną relację z sesji będzie można zobaczyć w telewizji TETKA.